Na taki weekend czekają chyba wszyscy kibice. Falę zwycięstw zapoczątkowały zawodniczki UKS PCM Lis. Dla nich gra na hali Sokolnia okazała się w ten weekend bardzo szczęśliwa, mimo że mecz od początku nie do końca przebiegał po ich myśli. Do 15 minuty pierwszej połowy na tablicy wyników kilkakrotnie widniał remis. Potem przeciwniczkom udało się uciec na kilka punktów, lecz ostatecznie na przerwę obie drużyny schodziło z 13 punktami na swoim koncie. Po wyjściu na boisko powtórzył się scenariusz z początku pierwszej połowy spotkania. Drużyny walczyły punkt za punkt i na 5 minut przed końcem był remis 28-28. Potem jednak nasze zawodniczki rzucały bramkę za bramką i ostatecznie wygrały z drużyną z Kwidzyna 33-30. Na kolejne zwycięstwo nie przyszło nam czekać długo. Zaraz po UKS PCM Lis na boisko wkroczył Sokół Wetrek z Kościerzyna. Nasza drużyna już od początku dominowała na boisku. Po 15 minutach na tablicy widniał wynik 8-4 dla naszych i tak wysoka przewaga utrzymała się do końca pierwszej połowy. Po przerwie przeciwnicy nadal nie mogli odnaleźć rytmu gry. W 40 minucie Sokół prowadził już 30-20. Ostatecznie jednak zawodnikom z Warszawy udało się uniknąć miażdżącej porażki i przegrali z drużyną z Kościerzyny 24-31. Zwycięska passa naszych piłkarzy i piłkarek ręcznych utrzymała się do niedzieli. Kaszubia Kościerzyna pokonała na własnym boisku Kotwicę Kołobrzeg. Przeciwnicy w tym meczu byli zdecydowanym faworytem i przez większość spotkania zdecydowanie to pokazywali. Do 75 minuty prowadzili już 2-0 i kiedy wydawało się, że Kaszubia nie może liczyć już nawet na remis, nasi zawodnicy wkroczyli do akcji. W ciągu 15 minut do bramki drużyny z Kołobrzegu piłka trafiła aż 3 razy. Gole strzelili Dawid Banaczek, Piotr Kwietniewski oraz Dawid Klawikowski. Kaszubia Kościerzyna, Kotwica Kołobrzeg 3-2.